Siemaneczko, moi drodzy, znajdujemy się właśnie w Szczecinie. Jest mega grubo po zmroku, ale atmosfera jest idealna, ponieważ bohater dzisiejszego odcinka to prawdziwy czarny charakter. Zobaczcie, jak mieszka i czym zajmuje się na co dzień kamerzysta. Lecimy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w środku. Dzień dobry. Czy zechciałby pan porozmawiać o Jezusie? O Jezusie? No nie wiem. Tak, no to... Tak, przyjdźmy tutaj was dzisiaj nawrócić. Dobrze. Tutaj fajne są obstawienia, bo obstawiamy teraz, kto wygra walkę. Czy Maluba, czy Wiolka, no ja postawiłem na Malubę. A, no to czyli wspierasz swoją przyjaciółkę ogólnie? Ogólnie tak. No. Dobra, powiedz drogi Marku, Wiola Kotolecka czy Maluba, kto wygra bój na Prime Show MMA 3? Znaczy, no ja za wyniki większości walk, to wiadomo, że Maluba. Dobra, Łukasz, powiedz nam, bo tutaj widzowie się non-stop o to pytają, chociaż ten temat był wielokrotnie już wałkowany. Powiedz mi, idziesz do tej puchy, czy nie idziesz w końcu? Na jakim to jest wszystko etapie, nie? Jak to wygląda, powiedz? Wiesz co, no zależy, którą sprawę pytasz, bo z większości zostałem uniewinniony albo sprawy zostały umorzone. Co ty gadasz, Farmazonie? Nic... Po pierwsze... Masz 100% gwarancję, że wrócisz do więzienia, będziesz siedział. A dlaczego? No za to, kim jesteś, za to, co zrobiłeś. Najpierw dostaniesz na dziurę na tej swojej gali Prime, tak? Tak. Najpierw dostaniesz na dziurę, no a później znowu dostaniesz na dziurę w więzieniu. I już nie będzie tak miło, bo ty byłeś w areszcie. Teraz oczeka cię kryminał. Także ostatnia walka i następne walki w więzieniu. Także będziesz bity. Będziesz bity, będziesz cierpiał. Twoją twarzą jesteś obok tego człowieka i ty, jeżeli nagrywasz ten wywiad, to ty odpowiadasz za to, jakie gówno ciskasz tym ludziom, którzy oglądają. No słuchaj, no wiesz, no tutaj nikomu nie życzę więzienia, tak? Dlatego odpowiedzmy jeszcze raz na pytanie. Jak można nie życzyć więzienia komuś, kto popełnił takie zbrodnie? Jest z nami chłopak Wioli Kotoleckiej. Powiedz mi, jak w ogóle poznałeś kamerzystę i jak go oceniasz tak prywatnie, nie? No znamy się już trochę. Prywatnie dobry człowiek. Nie wiem, często imprezujecie jakoś? Powiedz mi, jak spędzacie czas zazwyczaj, jak się widzicie? No zazwyczaj spędzamy czas na treningach w sumie teraz. Z Wiolą czy z Łukaszem. Mój kolega trenuje go, także... Mhm. Także na razie sport. No imprezowanie chyba przyjdzie jeszcze czas na razie, nie? Wiesz, weź na coś oprowadź w ogóle po chacie. Swoje widzowie pewnie będą chcieli zobaczyć, jak mieszkasz, gdzie nagrywasz, słuchaj, gdzie najbardziej lubisz spędzać czas i tak dalej. Tutaj mamy, słuchajcie, salon, przed którym i kanapę, na której kamerzysta ogląda telewizor. Coś oglądasz na tym telewizorze? Co najbardziej lubisz oglądać? Ja nie oglądam telewizji, raczej nie korzystam, to raczej Marek korzysta z telewizji, okay. I Karolina. Nic z tych platform streamingowych też nie oglądasz? Netflixów, Prime'ów, Disney Plus? To oglądam tylko nie na telewizorze, stricte na laptopie, nie? Okej, okay, a co ciekawego widziałeś na Netflixie ostatnio? Horror jakiś, Mr. Nobody. Nie widziałem, teraz oglądam tych Boysów po raz drugi na Prime'ie. Totalnie zajebiście są, nie? Widziałeś The Boys serial? Nie. Stary jest genialny, jest o superbohaterach, ale takich, jakimi by byli naprawdę, nie? Czyli wiesz, no, jakim byś był gościem, gdybyś umiał latać i rozpa***ć wszystko laserem? Nie byłbyś zbyt sympatycznym facetem, nie? Ja też nie. No i to jest właśnie o takich gościach. No dobra, słuchajcie, tutaj mamy ten salon, tak? Tutaj co jeszcze ciekawego? Tu jest kuchnia, tutaj się je, jest trochę bałagan, no ale wiecie, jak człowiek dużo pracuje, no to nie ma czasu sprzątać. Musisz pokojówkę swoje zatrudnić, nie? Słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy właśnie w studiu kamerzysty, tutaj dzieje się... Czekaj, bo tu zrobiłeś i nie posprzątałeś po sobie. Tutaj dzieje się, słuchajcie, magia i jest to straszny, straszny p***del, no. Przepraszam cię za p***l, ale to Marek jest po prostu takim brudasem, w sensie naprawdę, jest syfiarzem takim, że no zobacz, co on robi. No słuchaj, na początku myśleliśmy, że nie chcesz nas tutaj wpuścić na dół, bo kogoś tu więzisz, nie? Znaczy to też się zdarza od czasu do czasu, tak? Ale no na aktualnie są... Nie, ja to rozumiem, nie? A ile osób ogólnie? Trzy, tak? Zero, no. Nie, no a to wiesz, tam trzy tam się nie liczy w sumie, wiesz, to nieparzyste, no to karmisz tam, chociaż wiesz, to wiesz, tam trzy razy w tygodniu mogą zjeść, nie? Zdarzy się karmić, no, ale no. Czasami zapominam. Nie? A powiedz mi, co ogólnie tutaj nagrywacie? Takie live'y dla dzieci. Okay. I co tam się dzieje ciekawego, nie, powiedz na tych live'ach? Live'y, dzisiaj rozdaliśmy dwa iPhone'y 14 i 14 Pro, na tych live'ach takie bardziej konkursiki robimy. A ty co, mamy siłownię, tak? To jeśli szlifujesz formę? Nie, ale powiem ci, że częściej korzysta z niej moja matka niż ja. Okej, okay, spoko. Czy jest to siłownia, na której nie szlifujesz formy?
No nie za bardzo, nie za bardzo. Powiem ci, że zainteresował mnie ten obraz, nie? Trochę taki, kurde, w klimacie Beksińskiego, może tutaj by kameramen nam pokazał. Trzeba zrozumieć jedną rzecz, nie, że hejt tak naprawdę kończy się dla ciebie w momencie, w którym odkładasz telefon, nie? Wydaje mi się, że nie ma co, wiesz, jakby podważać całej czyjejś twórczości przez jakąś jedną krzywą akcję, nie? Te akcje się nie wydarzyły na serio, więc... No tak, no co udowodniłeś w końcu, nie? No tak, tak, no w sensie, no co to jest udowodnione, że ten chłopak nie jadł, nie, tylko jadł Nutellę, nie? To jest tylko kwestia tego, że zmieniła się sędzina i po prostu nikt nie jest w stanie wydać aktualnie wyroku, no i po prostu ta sprawa się przeciąga, nie? No jestem ciekawy, jakie będzie rozwiązanie, no bo to nawet pod ten paragraf stricte nie podchodzi, bo żeby było znęcanie nad kimkolwiek, no to ta osoba musiała... by nie robić tego z własnej woli. No, okay. On robił to z własnej woli. To jest główny tutaj taki element diety twój, tak? Nic innego głównie nie jem, nie? To jest mój główny element diety. Czasami wiadomo, wiem coś zdrowego, nie? Smaczek coś? Czasami na przykład, jeśli pojadę, nie? O. No. Kurczaka, no kurczak jest zdrowy, tak? No, ogólnie. Oczywiście. Jak pierwszy raz tu przyjechaliśmy robić urbexa, no. Pamiętasz, że Marek żona tu dawała? A w którym miejscu dawała, Specie? Tam, na opuszczonych magazynach, tak? Mruga. No, pokaż tam, gdzie, no potem ci pokażę, w którym miejscu dokładnie. Dobra. Powiedz mi, generalnie gdzie my teraz jesteśmy, słuchajcie? Wywieźliście nas jakieś totalnie opuszczone miejsce. Tu jest opuszczona szkoła i jest opuszczony magazyn. Na opuszczoną szkołę nie wiem, czy wyjdziemy, może być zamknięte, ale na pewno wyjdziemy na opuszczony magazyn. Dobra. I właśnie na tym opuszczonym magazynie była robiona... Okej. Wam, w którym miejscu była robiona. Dobra, powiedz mi, widzę, że tutaj trening wydolnościowy idzie bardzo dobrze, nie? Kondycja musi być. Okay. Dlatego, wiesz, jak szpalę, to po prostu wtedy wiem, ile moje płuca wytrzymają, nie? Nie, no to jest dobry sposób. No wiesz, grunt to poważnie przygotować się do walki, nie? Myślę, że tutaj nie ma co lekceważyć przeciwnika. Jak tak wypalę z 6 pod rząd, to znaczy, że wytrzyma co najmniej 3 minuty, bo tego... Okej, okay, no to w sumie jest logiczne, nie? No bo wiesz, męczysz płuca w ten sposób, nie? A potem już w trakcie... Tak, tak, to jest, no, to jest dobry patent, no. Dobra, schodzimy na dół, tu jest naprawdę strasznie i to tam będzie to miejsce właśnie, o którym ci mówiłem. To miejsce, tylko wtedy to krzesło jeszcze było, właśnie na tym krześle było, tylko to krzesło jeszcze było wtedy sprawdę, nie? Okej. Czyli drodzy widzowie, tak jak widzicie tutaj, sytuacja, o której rozmawialiśmy z kamerzystą w samochodzie, miała miejsce dokładnie w tym miejscu. No, grubo było, naprawdę. No, ale po krześle widać, że było ciekawie, nie? W sumie nie ma co się dziwić, że się złamało, nie? Tak? Boisz się? Nie bój się, słuchaj. Spokojnie. Tutaj mamy takie miejsce, w którym można się ogrzać, wiecie, spędzić sobie miło czas, tak? Tutaj romantyczny wieczór przy... Może było przed tamtą rzeczą właśnie tutaj ogrzewane, nie? No to byłoby w sumie takie, wiesz, nawet logiczne, nie? Że na początku tutaj, wiesz, odrobina romantyzmu i tak dalej, rozmowy świeczki. No, świeczki. Odpowiedni klimat i jazda. No i wiesz, no i tutaj już się ludzie pozbywają hamulców wtedy, nie? No nie ma co się dziwić, na samo to miejsce widać. Za 5,99 z siarką. Ty, ja dostałem informację w ogóle, że Marek zadzwonił po policję, nie? Ja nie wiem, nas... Myślisz, że chce, żeby nas zawinęli? No nie wiem właśnie, a po co by wezwał policję? No, słuchajcie, zaraz sprawdzimy, czy policja faktycznie nas czeka. Szczerze mówiąc, sam jestem ciekaw, nie? Faktycznie zadzwonił na policję, nie? tylko dlaczego? Tylko dlaczego to zrobił? Dobry wieczór, spokojnie, drodzy panowie, tutaj nie robimy nic złego, nagrywamy tylko dzień z zawodnikiem przed galą Prime Show MMA. Dobrze, poproszę pana do wyrysu listy. Tak, bardzo proszę. Ta gala króla? Tak, gala króla, właśnie. No.
czekamy, aż spiszą tego, co ma walczyć. To wtedy walka jednak się nie odbędzie, bo miał się stawić, jest poszukiwany. Dlaczego zadzwonić po policję? Sprawdzili cię z dowodu już? Ale dlaczego zadzwonić po policję? No iść pokaż dowód. Nie no, sprawdzili mnie, ale dlaczego zadzwonić po policję? To czemu jeszcze nie siedzisz? Ja? Siedzę? Za co? Bo złamałeś prawo. Marek, ja ci tak powiem szczerze, że trochę jestem załamany tą całą sytuacją, nie? Stary, no wiesz, że dostałem pierwszy taki program od Prime'a, tak? Nie będę, wiesz, tylko stał i zapowiadał zawodników, dali mi szansę, dali mi do zrobienia program, swoje raz, że... Znaczy... Ale ukradłeś kostkę ogólnie, i zadzwoniłeś po policję, no. Nie, to nie można wchodzić do opuszczonych miejsc, wy tam weszliście. Ja liczyłem, szczerze mówiąc, na to, że go wsadzą na 48 godzin. Kończyło się na mandacie, co prawda. No więc może na przyszłość kamerzysta się nauczy, żeby w takie miejsca po prostu nie chodzić, nie? To co jest zabronione. Ale słuchaj, ja też wiesz, że świat Freak Fightów jest pełen gangsterów, nie? No i nie wiem, nie boisz się teraz jakiegoś wyroku ulicy za to, co zrobiłeś? No, ale mnie to interesuje, jak ktoś się do mnie przysapie, no to dzwonię na policję i mnie to nie interesuje. Słuchajcie, kochani, jest to też jakieś rozwiązanie, no ale tutaj... Jesteś taki spokojny, bo wiesz, że jak coś mi zrobisz, to no będziesz miał problemy, nie? No tak, to prawda, no nie chciałbym grzać puchy, ale chciałem na przykład dokończyć ten odcinek, bo trzeba mieć, słuchajcie, tak, powoli tego dosyć. No dobra, słuchajcie, niestety nagrywamy bez kostki, no bo nie wiem, że Krużwil zadzwonił po policję, no to jest złodziejem, czyli jest i 60-tką, i złodziejem. Ja widzę dwie rzeczy, tak? Przyjechała tu policja, plus nie mam kostki, a miałem. No więc złodziej i policjant w jednym. Ale teraz przejdźmy do ciebie, słuchaj. Pojawiają się w sieci generalnie, że mówiąc takie opinie, że kamerzysta się kończy, nie? Że wiesz, że taki już ten moment twojego największego piku w internecie już się zakończony i że teraz odcinasz tylko kupony, robicie jakieś rozdania i tak dalej. Powiedz mi, jaka jest ogólnie twoja przyszłość na YouTubie? Jakie będziesz miał kolejne plany? Jak byś się odniósł w ogóle do moich słów, nie? Jak na razie dobrze sobie radzę. Prowadzimy aktualnie kanał KXK. Vlog, wbiliśmy prawie 100 tysięcy subskrypcji w jeden miesiąc od założenia, także no, ten kanał na pewno będzie rosnąć w siłę. No jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Słuchaj, czyli to nie jest tak, że teraz kamerzysta jest biedny, stracił wszystko, nie będzie miał co jeść, nie ma żadnych inwestycji, odłożonych pieniędzy i generalnie rzecz biorąc, to jest twój koniec, tak? Czy nie? Nie no, co ty. Ja mam zainwestowanych dużo pieniędzy, ja mam nieruchomości, ja mam kryptowaluty, które zakupiłem teraz na spadkach, mam mieszkania, także no nie boję się. Dobra, moi drodzy, tak naprawdę wiemy już wszystko, słuchajcie, kamerzysta nie będzie biedny, będzie miał co jeść, nie martwi się o niego. Powiem ci, że tak dla abstrakcyjnie, no. Zarabiam teraz więcej niż przed zamknięciem, jeżeli chodzi o zarobki roczne, nie? No tak, bo też nie musisz robić wszystkiego na YouTubie tak naprawdę, nie? Też są, wiesz, inne sposoby pozyskiwania pieniędzy pozainternetowe, nie? Nie chodzi mi stricte o YouTube. Okej. W sensie zarabiam najwięcej do tej pory, nie? No to jest chyba informacja, która tutaj najbardziej zaskoczy naszych widzów, tak więc słuchajcie, u kamerzysty wszystko dobrze, teraz tylko wypadałoby się przygotować do walki i ją wygrać. Moi drodzy, jeżeli mówimy o walce, to chcielibyśmy was zaprosić już 1 października na galę Prime Show 3, która odbędzie się w Radomiu. Kupujcie pay-per-view z reflinku na przykład kamerzysty. Z mojego, mogą z dowolnego reflinku kupić. Nie kupujcie z mojego reflinku. Dobra, to powiedz, z którego mają nie kupować. I od olejnika nie kupujcie. Prime Show MMA. Dzisiaj mieliśmy policję, duchy, w sumie to wszystko mieliśmy. Na razie.